wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Transport Fever. Odpauzujmy sobie rozgrywkę. I tak, patrzymy. Widzę, że tutaj jest bardzo duży ruch na tej linii 16. Tylko ja dwa kursują dokładnie dwa. Myślę, że będzie można w przyszłości wyrzucić z składu tych pociągów wagony do przewożenia plastiku, no bo ten plastik już tutaj tak naprawdę jest rzadko kiedy przewożony. Więc myślę, że będzie można wymienić, tak, to pierwsze skasować ten i wywalić te wszystkie wagony towarowe. Dodać sobie lokomotywę tą i dodać więcej wagonów właśnie na naftę. To chyba 320 było maksymalnie. Jakąś długość teraz sprawdzimy. Tak, 320. Dobra. Wymień sobie teraz. No i zobaczymy. Mi się wydaje, że to powinno nam pomóc. Tutaj na tą linię też będzie trzeba coś dołożyć więcej, no bo ten zabiera pełny tak naprawdę. Masz 12 tych wagonów, a możesz mieć więcej. To jest pewnie też 320, to będziesz ty. I ten 320 to będzie ile miał? 19, dobra, no to weźmy teraz, tak. Okej. Tutaj też się jakiś zator niby robi. Na linii 14. Tutaj dwa pojazdy kursują i myślę, że będzie po prostu może lokomotywy wymienić, żeby szybciej kursował. Wydaje się, że to być niby krótka linia, no ale ruch jest całkiem spory na niej. No ale cóż. Tutaj wszystko jest ładnie połączone, tutaj też czegoś nam brakuje, towarów jedynie co, no to właśnie mówię chyba w poprzednim odcinku nawet, że jakieś połączenie z drewnem trzeba by wziąć. I tak, taki jest nasz aktualny stan finansowy, mamy tutaj, no było dużo tutaj na nowe pojazdy wydane, ale w poprzednim roku było 52 miliony czystego zysku, więc nie najgorzej, uważam, nie najgorzej. Tak, uda nam się może? Ile ty zabierasz teraz? 342. I ty zawozisz bezpośrednio tutaj. Czy tobie brakuje stali pewnie teraz, dokładnie. A tutaj na produkcję stali brakuje węgla, czyli na tę linię będzie trzeba coś dobudować, więc może zajmijmy się tym na początku. I tak, odnośnie jeszcze do euro, no to można by powiedzieć, że Anglia raczej nie zachwyciła swoją rozgrywką. Ja bym bardziej, moja opinia jest taka, że no nudno się oglądało te mecze. Anglia to tak w ogóle nie zachwyciła, myślę. Nie warto było oglądać. Tutaj przesuwałem się tory usunęły, dobra. O dziwo się dostała do drabinek, no ale mam nadzieję, że długo ona tam nie będzie. Sama Francja jakimś cudem, nie zdobywając tylko tak naprawdę jedną bramkę, zapisała się też w drabinki, w 1/8. Trochę tak średnio, patrząc na to, że Francja była wicemistrzem świata i strzela tylko tak naprawdę w fazie grupowej jedną bramkę i to z reprezentacją Polski. No, trochę słabo się zaprezentowali, no ale wyszli, tak. W ogóle też śmieszne jest to, że podczas tego euro tyle bramek samobójczych padło. Na pewno jest to ciekawe z jednej strony. No ale tak, Mistrzostwa Świata można by uznać jako event, gdzie obroniony było dużo karnych i dużo obronionych karnych.
A tutaj to raczej bramki samobójcze biorą taką charakterystyczną część i to, że faworyci nie zachwycili. No właśnie taka, nie wiem, Francja czy Anglia raczej nie stworzyły jakiegoś widowiska na skalę taką, jaką powinny, sądząc po tym, jaką są drużyną. Jak jest postrzegana ta ich drużyna. Za to takie niszowe drużyny jak Ukraina, Rumunia czy chociażby Słowenia ze Słowacją bardzo ładnie się pokazały na tym Euro i myślę, że no warte uwagi to było, żeby o tym wspomnieć. Ale cóż, dla Polaków to już koniec rozgrywek był. Możemy teraz tylko oglądać, jak nasi sąsiedzi sobie dają radę. Moimi typami w finale to jest jakaś Hiszpania z Niemcami. Portugalia też jakoś nie zasunęła, tym bardziej patrząc po mecz z Gruzją, gdzie no kompletnie też jakoś średnio to wyglądało. Tak, dobra, tutaj się powinno już ustawić na dwie strony dokładnie, teraz trzeba połączyć. I tak, zobaczmy naszą rozgrywkę zarabiającą, jest ta 16, okej. Okay. Tu jest linia trzecia, mamy jakieś linie na minusie, no i linia ósma teraz jest na minusie niby. Jakimś cudem, no ale może to dlatego, że jest dopiero początek roku i ona jeszcze wyjdzie na plus. Gdzie jest linia ósma? Tutaj gdzieś. No ona może dopiero wyjść na plus, bo to jest krótka linia. Zobaczmy, coś tutaj czeka na tą linię ósmą. No tak mniej już tego wszystkiego jest. Dobra, tutaj teraz wróćmy do tego. Spróbujmy tak. Się nie chce połączyć w ogóle. Włączyło się. Na szczęście. Teraz tutaj jakieś pojazdy osiągają koniec ten. To zaraz się tym zajmiemy. Tutaj co też się przełączysz. Obok to wziąć. Masakra z tym. Próbujmy od nowa to jakoś zrobić. Połączyć to. Przez chwilę, no ale to było takie połączenie, ja takiego zbytnio nie chcę. Bardzo tragicznie wygląda połączenie z boku. Chociaż się przyłączy do tego? Niby tak. Jakby nie mogli za to nadal połączyć, no ale cóż. Dobra, można zrobić drugi pociąg, dobra, ale najpierw tą linię 11 wymienimy pojazdy. No, na tą sam się wymieni cały czas. Okej, okay. Jak mamy? 59 w poprzednim roku. No patrząc na to, że no jakieś były koszty większe, to... Dobra, tu będzie pociąg, będzie ten.
jesteś 400 nawet. Dobra, to zróbmy tak. I do 400 metrów dociągnijmy po prostu, żeby sobie tak jeździło maksymalną długość i włącz. No okej. Wszystko wspaniale. Jak tutaj? No tam jest straszny ruch, bo jest 70, to jest linia 12. Dobra, no to wymiana lecisz. Że tak. Przypominam o tym, że jeżeli będzie jakiś komentarz, to osoba, która napisała ten komentarz, dołączy do naszej floty pojazdów, na którąś linię zostanie przeniesiony. Tutaj na tej linii mamy parę już osób, więc no, zachęcam bardzo do komentowania, jeżeli chcecie się znaleźć w naszej flocie. No i tutaj jeszcze, no widać, że trochę mało przynoszą tych zysków, ale miejmy nadzieję, że jakoś to się polepszy wszystko. I tak dajecie radę na tej linii w ogóle? Jak będzie naprawdę słabo, to chyba będzie jakiś pociąg tutaj trzeba zrobić krótki. No ale to jest trochę tak, albo podłączyć tutaj bezpośrednio. I tylko żeby kopalnia rudy żelaza tutaj jeździła. Można w sumie tak spróbować. To będzie towarowy. Dajmy na ten 400, się zmieścisz. Udało się wyrównać terenu. Strony, jakby coraz mniejsza była ta górka, to może uda się jakoś ręcznie zmniejszyć. Gdzieś w tych okolicach, żeby zmniejszyć. Obniżyć, tylko może włączę sobie pomocnik. Jakby wyrównać. Dobra, i może teraz wejdzie. Tylko dajesz. Dobra, i teraz może. Ale się nie do. Chociaż, dobra. Tutaj już coś jest. No okej, to już mogę wyłączyć. Daje radę to pociąg? 306 załadował, ok. Zobaczymy, mam nadzieję, że no jak będzie częstszy, to będzie więcej żelaza i przez to, że będzie więcej żelaza, będzie większa ta wymiana tutaj. Tu masz tylko dwie cysterny, która musi to zawrzeć, nie druga, ale dwa pociągi krążą, więc może się wyrobi. Teraz już zabiera całą tą naftę. A po prostu zabrał cały nadmiar tej nafty i teraz będzie tak średnio kursować. Tak tobie czego brakuje? No stali stanowczo. Brakuje. A stali tutaj węgiel jest dostarczany. Tylko to musi się zwiększyć produkcja. Bo jak się nie zwiększy, no to będzie średnio. Zobaczymy, czy się uda zwiększyć produkcję stali. I teraz może pomyślmy, gdzie tutaj jest najbliższe drewno. No na pewno nie tutaj, z tego co widzę. Może by gdzieś tutaj było. No tutaj. Z tą wyglądą trochę wziąć. Tutaj trzeba tylko samochodem. Niestety. Już pociągiem,
sprincie. Oj, tutaj już by wyłapał, tylko czy wyciągnę tutaj drogę i dam. Sięgasz, dobra. Tu jesteś w wysokich prędkości, jesteś w dużych prędkości, dobra. To wyłączmy. Dobra, i tutaj już się produkcja stali znacznie zwiększyła. No i też pewnie średnio to trochę wygląda. Ile tutaj linii się obraca? Dwie. Okej. Okay. Dajmy linię 13, może na 4 terminal. I może ulepszmy tutaj wyjazd na... gdzie to będzie? Na Larcz. Okej. Okay. Z linii, która to jest linia 12, musi zostać zwiększona ilość. Idziesz na linię 12. No bo tej stali jednak dużo jest już. Dobra, i z tego co widzę, to sobie dają radę na razie tymi samochodami, żeby to ogarnąć. Dziwne tylko, że tych narzędzi nie przechodzi tym pociągiem, ale to może dlatego, że strasznie mało tych narzędzi się też produkuje. Też może być powodem. Dobra, ale tutaj też deskami zawsze można pomóc. Średnio go jakkolwiek tutaj ustawić, żeby to miało jakikolwiek wygląd, sens. 13 linia zabiera. A czemu linia 3? A bo linia 3 to jest ta linia. Ok. A jakby spróbować ulepszyć tę drogę tutaj? No, na przykład taką. No nie da rady. Dobra, to może zapauzujmy. Zbudujmy jeszcze raz tę drogę. Tak, tak. Teraz ulepszmy to. Też więcej trzeba będzie usunąć. To też. Tak. Tak. I to włączyć. Dobra. Pauzujmy, zobaczymy jak to teraz będzie wyglądać. 127 pojazd. No to idźmy na kolankę. Damy ciebie. No nie, spoko. Tutaj się dzieje. Tutaj jest dobrze zaznaczone miasto, ale w miarę spoko. Słabo, że tutaj nie można nigdzie jakiś linii pociągowy zbudować, tylko to musi się tłoczyć przez to całe miasto. Albo musić ulepszyć tę drogę, chociaż na to. Tak, tylko to chcę. Ulepszyć tę drogę do to. Tam jeszcze nawet pas autobusowy, żeby był. Z tego co zauważyłem, to nasze samochody lubią obierać sobie drogę, gdzie jest pas autobusowy i właśnie pojazdy, które są przez cywilów, nie jeżdżą tą drogą autobusową, ale nasze już tak. Więc mi się zdaje, że powinno to jakkolwiek usprawnić.
tutaj. No, różnie, a jak to kursuje wszystko? No, bo tutaj jest dużo linii do tego. To ja budowałem, czy to już było? Pójdę przez tę drogę. Na to. Ciekawe. Ja bym w ogóle dał na... Nie, nastąpił ten terminal trzeci, a to by był terminal pierwszy. Mam się lepiej wierzyć. Dobra, no i tutaj teraz też jest problem z wyłożeniem tego na linii 13, to kupmy parę pojazdów na linii 13. Okej. Okay. No tutaj jeszcze coraz więcej tego węgla się produkuje, no ale no jak to jest pociągi, żeby tu jechać, no to taką trasę muszą wyglądać, to się nie dziwię. Czy ja jeszcze to sobie zabierzesz wszystko? Pewnie nie. Nie ma opcji. Tutaj dwa pociągi kursują, czy jeden? Dwa, spoko. Lepiej wszystko. Okej, okay. Jak to teraz wygląda? O, przekroczyliśmy już 1 milion w ogóle. 98 milionów w zeszłym roku zysków. Okej, okay, ale właśnie już minęło nawet 24 minuty odcinka, więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Zachęcam do oglądania poprzednich, jak i następnych odcinków. Dziękuję bardzo, no i cześć.